STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Drugi odcinek drugiego sezonu ultrazręcznych. Dzisiaj naszym gościem Bartek Bis. Bartek, jak się czujesz przed ultrazręcznymi? Zmotywowany. Mam nadzieję, że wynik Mariusza pobije. No, zobaczymy. Mariusz 90 kilka punktów. Nie będzie łatwo, powiem Ci. Hala Legionów zna się doskonale. Zanim tutaj grałeś na parkiecie, chodziłeś na mecze jako widz. Miałeś jakieś jedno stałe miejsce? Nie miałem jednego stałego miejsca. No, gdzie się znalazłem? Trochę tu, trochę tam. Dokładnie. Na młynie czasami bywałeś? Też. Zdarzyło się. Mhm. Dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Bartek Bis, zobaczmy, jak sobie poradzi z naszymi konkurencjami. Bartek, jak często rzucasz lewą ręką? O, rany sporadycznie. Raz na, nie wiem, na pół roku, na rok. Jeden przypadek na pół roku? Choroba, no dobrze. Zobaczymy w takim razie, jak sobie poradzisz z tą konkurencją, z tą pierwszą konkurencją. Jesteśmy w rogu boiska, będziesz rzucał lewą ręką, wkrętki do bramki. Każda piłka, która trafi do środka, do bramki, to 3 punkty na twoje konto. 9 punktów do zdobycia. A jak? Próbujemy. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza piłeczka. Ojej. Szybko jak babcia na pasach, ale poleciała za daleko. Druga też za bramką. Dlatego lewą nie rzucam. I trzecia. A może chociaż jedna. Jest, jedna. Mamy to, dobra. 3 punkty na początek dla Ciebie. Ok? Dobra. W porządku? A ja. Oczywiście. Zanim zostałeś kołowym, próbowałeś gry na innej pozycji? Od samego początku na kole. Dobrze, w takim razie sprawdzimy, jak Tobie pójdzie w konkurencji drugiej, z której rzucamy z 9 metra. Do bramki obijamy słupki, poprzeczki, a ewentualnie spojenie. Słupek 10 punktów, poprzeczka 20, spojenie 35 piłek, 9 metr. Wszystko w Twoich rękach, w Twojej ręce w zasadzie, już prawej. Dobra. Start, próbujemy. Jest słupek czy spojenie? Spojenie, oczywiście spojenie. 30. Oczywiście. Sprawdzimy na warze. Drugi rzut, tym razem bez punktów. Poprzeczka. Teraz bez punktów i zobaczymy ostatni rzut, przyłoży się. Nie ma, dobra. Ale chyba całkiem nieźle. No nie jeśli najgorzej. To było spojenie. Było. Jeśli to była poprzeczka, a poprzeczka była na pewno, no to dorobek punktowy całkiem niezły. To już jesteś blisko swojego poprzednika, czyli Mariusz Jurki. 46 punktów. Liczymy w takim razie. Mariusz, oglądaj do końca, do samego końca. Bartek, widzę, że nieźle Ci idzie liczenie. O rany, no, jak jestem... Jakoś tak od zawsze lubiłem matematykę, także z tymi cyferkami nie mam problemu większego. Dlatego jesteś studentem Politechniki. Dokładnie. Jak Ci idzie? Miałeś dzisiaj egzamin. Jak poszło? Dobrze, no jeszcze teraz część ustna jest po południu, ale... Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Z czego? Opowiedz. Mechanika ogólna. Mechanika ogólna. Ja bym Ci pytania nie zadał z tego przedmiotu, ale powiedz nam, jakie inne na przykład przedmioty masz na Politechnice, które tak naprawdę lubisz? Bo są takie na pewno przedmioty w trakcie studiów, które bardziej lubimy, które mniej lubimy, chętnie byśmy ominęli gdzieś. To są takie... WF macie, no macie. No WF. Mamy WF, no oczywiście. To na pewno. Mhm. Cóż jeszcze, no, ta mechanika, no, to nie jest łatwy przedmiot, ale na pewno gdzieś taki no, jeden z ciekawszych. Teraz jesteś na drugim roku. Tak, na drugim, trzeci semestr. To życie studenckie tak czasami jeszcze? Czy już aż tak głęboko jesteś w piłce ręcznej i to tak znaczy, dużo treningów, tak dużo meczów, że... Nie, na pewno nie mogę sobie pozwolić na to, co moi znajomi przez to, że są gdzieś, wiadomo, treningi. Natomiast no, jak jest czas wolny, tak jak na przykład w grudniu przed świętami, jak już skończyliśmy tą pierwszą część sezonu, no, to wtedy można sobie wiadomo na coś pozwolić. To jeszcze mamy pytanie od publiczności, od naszego operatora. Piotrek? Ta znajomość liczb i liczenia przydaje się też w drużynie. Aha, skarbnik. Mamy tu skarbnika, drodzy Państwo. Chyba najmłodszy skarbnik w historii drużyny PGE Vive Kielce, w historii naszej kieleckiej piłki ręcznej. Jak to się stało, Bartek Bis? Tak to się stało, że przyszedłem... Wygrałeś milionera? Nie, po prostu przyszedłem i dowiedziałem się, że jestem skarbnikiem i... Z góry, narzucone, tak? Dokładnie. Nie dyskutowałem z skarbnikami. Gdzieś tam skarbonka w pokoju, złożona w boku.
Tak, zeszycik jest, wszystko jest zanotowane. Nic nie zginie. Oczywiście. Każda złotówka zanotowana. Okej, słuchajcie, moi drodzy, przechodzimy w takim razie do kolejnej konkurencji. Idziemy teraz na sektor kibiców, sektor E. Na czym polega kolejna konkurencja? Mamy tutaj 17 rzędów. Ty sobie sam wybierasz, z którego rzędu będziesz rzucał na bramkę. Tyle punktów możesz zdobyć, z którego rzędu będziesz rzucał. Czyli jeśli będziesz rzucał z 8, to 8 punktów na twoje konto, jeśli trafisz do bramki. Możesz też oczywiście pójść na rząd 17, możesz wybrać pierwszy. Każdy rzut może być z innego rzędu, jeśli chcesz. Dobra. Też. Więc jak zaczynamy? Od którego? To może zaczniemy z góry. 15. 15. Dobra. Za 15 punktów idziemy na górę. Pierwszy rzut Bartka za 15 punktów, tutaj z sektora E, konkretnie z młyna. Bartek, czas na twoje rzuty. Dobra, to spróbujemy. Ach, tak jak Mariusz Jurkiewicz, za bardzo w prawo. Zostajesz tutaj na 15 rzędzie, czy gdzieś... Tak, zostaniemy. Dobra. No to może wejść, może... Nie. Nie, nie. Niekoniecznie. No to trzeba tak po środku, między pierwszym a drugim. No przykro mi, tutaj bez punktów. Trudno. W takim razie. Cały czas do Mariusza Jurkiewicza 46 punktów, jak dobrze liczymy. Dokładnie. To w takim razie idziemy zdobywać dalej. Ciężko powiem ci. Ciężko, bo jak rzucasz, wydaje się, że to się prosto, a ta się zawija, zakręca w powietrzu. A tutaj z góry jest ciężko, no. Ciekawe jakby było. 30 sekund. Co można zrobić w 30 sekund? Nie wiem. Na przykład rzucić 15 piłek do bramki przeciwnej, tutaj z pola 6 metrów. Każda piłka, która trafi do tamtej bramki, to jeden punkt na twoje konto. Takie drobne punkty zbieramy, ale na końcu mogą zaważyć na tym, którą pozycję zajmiesz w ultrazęcznych w drugim sezonie. Gotowy? Gotowy. W takim razie ja stoper zeruję. Start! Pierwsza leci, ale obok bramki. Druga obok bramki z drugiej strony. Ale mam rozrzut. 10 Orany. Sekund za tobą. Chyba musisz przyspieszyć, jeśli chcesz wszystkie piłki wykorzystać. Póki co nie mamy żadnej piłki w bramce. No. Chyba będzie pierwsza. Nie będzie. Ojej. 22 sekundy za tobą. No w końcu coś. Kurde. Jeszcze zdążysz. Ostatnia. Jest pierwsza trafiona. Druga trafiona. Koniec. Koniec czasu. Koniec czasu. A ta była akurat trafiona. Ta ostatnia. Bartek, nieczęsto chyba rzucasz z 6 metra. Z 6 metra na pewno nie rzucasz, bo nie stoisz na bramce, ale przez całe boisko kołowemu rzadko się zdarza rzucać. Dokładnie. Ten element trzeba będzie poćwiczyć. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Nie chcieliśmy tego mówić przy Mariuszu w poprzednim odcinku, ale tą konkurencję tak pieszczotliwie sobie nazwaliśmy zbijanie kaczek. W takim razie ty będziesz zbijał kaczki, trzy razy porzucasz piłkę, trzy razy próbujesz ją strącić. Każda. Dobra. Którą strącisz, to jest 15 punktów na twoje konto. Więc jeśli liczymy sobie na szybko 3 strącone piłki, 45 punktów, będziesz już bardzo blisko wtedy Mariusza Jurkiewicza, żeby go prześcignąć w naszej klasyfikacji. To chyba nie będzie łatwe zadanie. Mariusz zrobił to perfekcyjnie. Wszystkie 3 piłki zbił. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Zobaczymy. 3, 2, 1, start! Blisko było tam, może i usnęło, ale zobaczymy. Druga piłka. Tym razem było. Usnęło, ja przynajmniej teraz słyszałem. Było, no. Nie wiem, czy to się nagrało w kamerze, ale chyba tak, dojrzymy. I trzecia piłka na pewno trafiona. Jeśli wszystko poszło dobrze, jeśli jest to widoczne na naszym nagraniu, to masz 30 punktów z tej konkurencji. Wszystko zdecyduje się w ostatniej naszej konkurencji. Tam idziemy na płachtę. Będziemy rzucali za jeden punkt lub za dwa punkty. Masz 10 piłek, masz na to 60 sekund, więc nie musisz aż tak bardzo się spieszyć. Tam możesz naprawdę pokazać, na co cię stać i albo wyprzedzić Mariusza, albo w tej klasyfikacji zostać pod nim. W drogę. Bartek, co można zrobić w 60 sekund? Dwa razy więcej niż 30 sekund. Ten dialog już słyszeliśmy. Zatem słuchaj, mamy 10 piłek. One mają trafić do otworów numer 1 lub numer 2. Tyle punktów też możesz zdobyć. Czyli albo jeden punkt, rzucasz za jeden punkt, albo za dwa punkty. 10 piłek, 60 sekund, rzucamy z 7 metra. Ile to wychodzi? 6 sekund. 6 sekund na jeden rzut, także tak. Spokojnie. Ale i tak ten making of będziecie musieli zobaczyć na sam koniec programu. Dobra, liczymy. 60 sekund. Uwaga, czas, start. Jest jeden punkt. Ha! 3 punkty już na twoim koncie. Tym razem blisko, ale bez punktu. 10 sekund dopiero minęło, spokojnie.
punkcik, kolejny. I następny, już leciutko. Dopiero 30 sekund, więc możesz te ostatnie dwie piłki nawet sobie mierzyć, celować. Ostatnia. Spróbujmy to. Ile piłek w siatce? Chodźmy, sprawdzimy. Dobra. Piotr. Mało. 4. Mało. Chyba to będzie za mało, żeby w naszej klasyfikacji wyprzedzić Mariusza. Niestety Mariusz za wysoką poprzeczkę postawi. Wysoką poprzeczkę postawi. No zobaczymy, czy ktoś przebije Mariusza w następnych odcinkach. Pytałem się właśnie Mariusza wcześniej, w poprzednim odcinku, kto najlepiej odnalazłby się w takich konkurencjach. Jak ty myślisz? Może Karol Bielecki? O! Wywołujemy Karola Bieleckiego. Proszę bardzo. W takim razie Kola, szykuj się do kolejnego odcinka. Bartek, tak na koniec powiedz nam, od pół roku tak na stałe jesteś w tej pierwszej drużynie. Przed sezonem spotkaliśmy się, żeby zapytać się ciebie, jak się czujesz z tym, że będziesz trenował z pierwszą drużyną. A powiedz nam teraz już tak trochę po tym czasie, jak to jest? To znaczy, no nadal ogromna radość, bo no, nadal sam do końca nie dowierzam w to, że dostałem tak ogromną szansę dołączenia do pierwszego zespołu i no, wydaje mi się, że gdzieś to powoli zaczyna dobrze funkcjonować. Mam duże wsparcie i od trenerów, i od zawodników. Teraz akurat Julen był na mistrzostwach, Mateusz był niestety kontuzjowany, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Więc gdzieś i w tym wczorajszym spotkaniu i spotkaniu z Lubinem dostałem więcej minut na boisku, także tu cieszę się. Przez cały sezon trzeba powiedzieć tak naprawdę, że dostajesz dużo szans. No może w meczach Ligi Mistrzów jest tego niewiele, ale w meczach Ligi Polskiej, gdzie ty właśnie powinieneś się ogrywać na ten moment, to jest tego grania sporo. Dokładnie. No, pół godziny u trenera mam takie gwarantowane, więc to na pewno cieszy, że to pewne granie jest, także ja dostałem wszystko i teraz reszta jest w moich rękach. Ultra zręczni, drugi odcinek drugiego sezonu. Bartek, dziękuję. Dzięki. Masz na to 60 sekund, więc na jedną piłkę mamy. Matematyk? 4 sekundy. 4 sekundy. Musimy nagrać od nowa, albo to już. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.